W weekend 7-8 maja na kortach Sieradzkiego Mosiru odbyły się dwa turnieje tenisowe. W sobotę miał miejsce dwudniowy ogólnopolski turniej otwarcia sezonu o Puchar Prezydenta Sieradza. Mamy 25 zawodników z całej Polski, także oprócz lekkiej atletyki mamy również ofertę dla tenisistów. Tenisiści przyjeżdżają do nas co roku. Ten turniej otwarcia sezonu jest organizowany przez Mosir i Sieradzki Klub Tenisowy od 1993 roku i niezmiennie cieszy się bardzo dużą popularnością. Zawodnicy biorący udział w grze pojedynczej rywalizowali w kategoriach Open, 45+, oraz 60+. Jeżeli chodzi o deblistów, suma wieku pary musiała przekroczyć 80 lat. Część zawodników już wiele razy rywalizowała na sieradzkich kortach. Biorę udział w singlu, w deblu, jak również w Open. Jestem pasjonatem tenisa od zawsze. Spędziłem tutaj najpiękniejsze lata w tym klubie, związane z Sieradzem od zawsze. Tutaj mieszkałem, tutaj też się uczyłem, mam sentyment. Pan dyrektor Piotr Kiszczek był moim dyrektorem w szkole, więc no, praktycznie no, z każdym z tych, co tu grają, to jestem za pan rad. Zawsze tutaj bardzo przyjechać, spędzić miły czas. Są bardzo dobre warunki do gry tenisa, do rozwoju tego miasta. Uważam, że Sieradz jest warty po prostu takiego zlotu ptaka, zwiedzenia, ale również i uczestnictwa właśnie w turniejach. O ile dobrze pamiętam, to jest 20 któreś turniej otwarcia, 26. Nie pamiętam, ale chyba we wszystkich brałem udział. Aktualnie na korcie tutaj jestem w najstarszej kategorii wiekowej. I organizacja jak pan ocenia? No zawsze wzorowo. Zawsze wzorowo. Już od lat taka tradycja jest, że wszystko jest tu poukładane tak jak należy. Wiele razy udawało się wygrywać. Dzisiaj nie sądzę, żeby się udało wygrać cały turniej. Myślę, że może coś wygram, a na pewno jeden przegram. Natomiast w niedzielę najmłodsi adepci tenisa rywalizowali w turnieju otwarcia sezonu. Dzieci i młodzież brały udział w kategoriach 12-14 lat, zarówno w grze pojedynczej, jak i w deblu, piłka czerwona, pomarańczowa i zielona. Mam taki pomysł, żeby przy każdym turnieju otwartym dla seniorów odbywały się również turnieje dla dzieci i w każdą niedzielę od godziny 12 będą turnieje dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Gramy specjalnymi piłkami dostosowanymi do ich możliwości. Będą też turnieje dla dzieci, turnieje deblowe, także naprawdę będzie się dużo w tym sezonie działo. W trzech kategoriach wiekowych wystartowało w sumie 20 zawodników. W kategorii do 10 lat zwyciężył Filip Kozłowski przed Ignacym Bilskim i Filipem Kupisem. W kategorii do lat 12 triumfowała Nadia Wyrębska, a podium uzupełnili Antoni Bilski oraz Oliwier Wyrębski. Zaś w kategorii do lat 14 najlepszy był Kacper Bąk, a za nim uplasowali się Alicja Marcinkowska i Jakub Gmerek. Z kolei w turnieju otwarcia sezonu Puchar Prezydenta Sieradza kategorię Open wygrał Paweł Lewandowski, który pokonał Artura Potrzebnego 6-0, 6-3. W kategorii plus 45 lat triumfował Maciej Nowak, który był lepszy od Piotra Jarosa, wygrywając 2-6, 6-3, 10-5. Jan Janiszak to zwycięzca kategorii plus 60. Triumfator pokonał Janusza Słomińskiego 6-4, 6-1. Natomiast w grze podwójnej para Sebastian Leiblich-Severin Malong była lepsza od duetu Piotr Jaros-Wojciech Makowski, wygrywając 7-5.